No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Miało dzisiaj padać, miało być chłodno, jest słońce, jest w miarę cieplej. Drzewa już widać, puszczają pąki, a więc czas się brać do pracy w ogrodzie. A co ja dzisiaj będę ciął? Przycinał w sumie. To tutaj. Ty, widzicie tu? Ta myślinka, gdzie pokazuję tym właśnie moim teraz. To właśnie to. To jest ciemiennik biały. Ja go dzisiaj będę przycinał. To nie jest mieszanie. Z mieszańce przycinamy troszkę wcześniej, żeby te kwiaty wyszły poza liście. Ciemiennika białego przycinamy wtedy, kiedy liście przekwitną, kiedy kwiaty przekwitną. Możecie kwiaty zostawić, wtedy wam się sam rozsieje, ale ja nie chcę, żeby on mi się rozsiewał. Ja chcę, żeby on w przyszłym roku znów intensywnie kwitnął. Jeśli przytniecie te kwiaty, nie zawiążą się nasiona, on za rok wam dużo intensywniej rozkwitnie. Poza tym usuwamy te stare liście, one i tak naturalnie zwiędną, a nie chcemy, żeby przy okazji jakiś grzybiec zachorował, czyli dzisiaj będę usuwał i te przekwitnięte kwiaty, i stare liście. A nowe liście już wychodzą. A więc tak, to jest nasz ciemiennik biały. Jak widzicie, kwiaty są już zielone. Kiedy one się robią lekko różowe, to jest znak, że musimy je obcinać, jeśli chcemy, żeby w przyszłym roku nam ładnie, intensywnie kwitł. Obcinamy u nasady. Nie obetnijcie nowych liści, bo to osłabi roślinę. I tak właśnie on wydaje, on ma taki charakterystyczny zapach, jeśli będziecie go cieli. Na pewno to poczujecie. I teraz u nasady mówię, uważajcie, nie przytnijcie sobie nowych liści. One tutaj już wychodzą. To mi trochę zajmie to cięcie. To ważne, żeby wszystkie obciąć. Bo jak mówię, nie chcę mieć nasion. Chcę, żeby w przyszłym roku ładnie, intensywnie znowu zakwitł. Więc tylko spójrz. No, ten zapach właśnie jest bardzo, ale to bardzo charakterystyczny. Może dawać na bok, żeby to nie zasłaniało tutaj tego, co robię. Tu widzicie, wszystko stare liście, kwiaty, te pędy właśnie tak usuwamy. Dobrze, jeśli będziecie mieli ostry sekator, bo to sprawi, że będzie to lekko szło, a poza tym im bardziej ostry sekator, tym lepsze cięcie, tym mniejsze ryzyko, że czymś ten nasz ciemiennik się zarazi jakąś chorobą, a tego nie chcemy. Tu już widzicie, to właśnie są nowe liście. Teraz, jeśli dodatkowa zaleta tego jest taka, że jeśli to przytniemy, te nowe liście dostaną automatycznie więcej światła. To jest nowe, tego nie chcę obciąć. Trzeba naprawdę bardzo, ale to bardzo uważać, co przycinamy. Nie tylko spójrzcie, ile tego jest. To wszystko to jest cięcie jednego ciemiennika białego po tym sezonie. I to wszystko ja to ładuję do worka i wyrzucam. Nie daję tych liści na kompost z dwóch powodów. Po pierwsze, grube, skórzaste, długo się składają. Po drugie, one często mają różne choroby grzybowe na koniec sezonu. I ja nie chcę tych chorób grzybowych
dorzucić do siebie, do kompostu. A tutaj jeszcze w ogóle jakiś ślimaczek, nie wiem, czy widzicie. Gdzie on jest? Tutaj proszę, kolejny aparat. Zaraz go dam dzieciom do zabawy. A jak wygląda nowy ciemiernik? Nowe, no. Po cięciu, no. Bardzo niepozornie. Te liście również, proszę. Te nowe, które wychodzą, mam taki brązowy kolor. Jest bardziej otwarty. To sprawi, że ma lepszy, więcej powietrza, większy przewiew, mniejsze ryzyko zakażenia się jakimiś chorobami. I wygląda całkiem dobrze. On się znowu rozrośnie, tym się nie martwię. Poza tym, przycinając go, odsłoniłem tutaj brunerę wielkolistną. To jest, nie pamiętam, jaka to jest odmiana, ale ona tutaj całkiem fajnie wygląda. Zanim pnie się hortensja pnąca. Ale proszę, co zauważyłem, jak wróciłem, że te mrozy tutaj widać, ścięły mi kwiaty. Minus 6, ścięło mi kwiaty. W tym roku nie zakwitnie, nie szkodzi. To jest odmiana Silver Lining. Variegata i te liście są jej ozdobą. One będą później takie właśnie srebrno-zielone. A ona tu rośnie obok tej leszczyny pospolitej. Odmiana Red Majestic. Tylko spójrzcie, jak ona ma finezyjnie poskręcane te gałęzie. Tylko na to spójrzcie. Nawet, że jeszcze nie ma liści, ale jak to już dekoracyjnie wygląda. A te liście oczywiście na początek czerwone, potem bordowe i na jesieni znowu pięknie się na czerwony kolor wybarwia. I ona tutaj rośnie obok Fancy Polikarpy, która w tym roku jeszcze nie wystartowała. A tutaj Bóg kolumnowy, żółtolistny, odmiana Dawick Gold. Też jeszcze wegetacji nie zaczął, chociaż widać, że te pąki zaczną się lada dzień otwierać. O, jeszcze tutaj jedną pokażę. Ta mała paproś to jeszcze z maleństwo. Narecznica Walicha, odmiana Jurassic Gold. Jurassic Gold, czyli jurajskie złoto. Dlaczego taka nazwa? Bo nowe liście, które tam jeszcze dopiero zaczynają się rozwijać, gdy wyjdą, są intensywnie żółto-pomarańczowe, złote. Później się przebywają na zielony kolor. Ale teraz tak. Te liście stare, dzisiaj już też poprzycinam. I to sprawi, że te nowe liście szybciej i ładnie wyjdą. Będą bardziej dekoracyjne właśnie z tym pięknym, złotym kolorem. I tak, ciemiernik już przycięty. Więc na następne kwiaty będziemy musieli czekać do przyszłego. Przyszłego, do grudnia, po prostu do grudnia będziemy musieli czekać, nie przyszłego. Ale tutaj niebawem mój ogród będzie w pięknych niebieskich kolorach, bo na tym pruszniku już widzicie pierwsze pąki, które myślę, że za jakieś 2 tygodnie powinny nam się otworzyć, więc znowu będzie pięknie, niebiesko, intensywnie. Ale na chwilę obecną u mnie dominującym kolorem jest czerwień, mój piękny rododendron Taurus. Mimo że tego kwiaty troszeczkę są przez ten mróz jednak w tym roku poniszczone, no nic z tym nie zrobię. Dodatkowo kamelia, również na czerwono kwitnie. Moje tulipany cudownie rozkwity, są w pełni sezonu, więc właśnie idę sobie koło nich usiąść, kawka i będę się tą piękną naszą wiosną, bo miało być 10 stopni, jest dużo cieplej, jest przyjemnie, jest słonecznie, fajnie się tutaj siedzi. A wy trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.